Dobry wieczór, chociaż patrząc na pogodę, która wreszcie nas zaczęła troszkę rozpieszczać, może nawet dzień dobry. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Ruch w Wielkim, organizowanych przez Teatr Wielki Operę Narodową i czasopismo dwutygodnik Ruch Muzyczny. Spotykamy się dzisiaj w sprawie Halki. Są ze mną Tomasz Rak, baryton, tym razem Janusz, choć również Jątek w wersji wileńskiej, więc możemy dzisiaj rozmawiać trochę nawet o wersji wileńskiej, oraz maestro Tadeusz Kozłowski, który poprowadzi 27 maja wznowienie inscenizacji Mariusza Telińskiego. No bo oczywiście, jak to opera, w różnych inscenizacjach możemy ją oglądać. Maestro, która to będzie pana Halka już? Tak, proszę, może do mikrofonu. Ile halek w życiu pan już zadyrygował? Trudno mi powiedzieć, ze 300. Tak, podejrzewam. I kiedyś, jak byłem młodszy, to liczyłem przedstawienia, ale potem już mi się odechciało. Nie, naprawdę dużo. Zresztą, mówię, jest to spektakl, do którego mam wielki sentyment, bo to była pierwsza opera, którą po zaangażowaniu do Teatru Wielkiego w Łodzi na stanowisko asystenta dyrygenta. Przy tej operze zacząłem swoją działalność jako asystent mojego profesora Bogusława Madeja. Stąd no, pierwszy mój kontakt z operą to była właśnie Halka. No i tak już zostało potem. Sam robiłem produkcję, gościnnie występowałem w różnych teatrach. Także trudno mi powiedzieć, która to Halka, no, ale dużo tego było. A czy mimo to nie znudził się panu ten utwór w takim razie? Nie, nie. Natomiast ja mam szalone wątpliwości, czy my robimy słusznie. Dlatego, że w latach 80. w Teatrze Wielkim w Łodzi miałem przyjemność poprowadzić nową realizację Halki. Reżyserowała wtedy Teresa Kujawa, wspaniała choreografii, no i niezły reżyser. I wówczas trafiła mi się niezwykła sprawa, bo zdobyłem pierwodruk partytury Halki. Halka była wystawiona w Warszawie tutaj w 1858 roku, a ten pierwodruk był datowany na 1861, czyli jakby trzy lata po premierze. Dla mnie to niesamowita sprawa, odnaleźć coś takiego, jak skarb jakiś. I zacząłem studiować. I proszę Państwa, my nie gramy Moniuszki. To, co my gramy, to jest zupełnie coś innego. Ja nie bardzo wiem, na czym, jak to jest w ogóle możliwe. Dlatego, że Kazimierz Sikorski, który podjął się opracowania Halki na nowo, no, zrobił z tego Moniuszki takiego niemieckiego kompozytora. Natomiast ta prawdziwa partytura, nad którą ja się skupiłem, mało tego, ja zagrałem w tej wersji. To była straszna praca, wtedy nie było komputerów. Wtedy musiałem wszystko poprawiać na tych głosach, to znaczy głównie musiałem skreślać. Ten Moniuszko prawdziwy, no pisał, ja wiem, w stylu Webera. No, tak dosyć delikatnie. W Mazurze jest tylko werbel i kotły, a nie wagon perkusji, który dzisiaj łomoczę tak, że aż cała scena drży. I tak dalej, i tak dalej. Blacha, której używa tak, jak mówię, jak niemieccy kompozytorzy. Gdzie tam? Moniuszko skromniutko pisał jakieś forte. Nie więcej. Było łatwiej śpiewakom, bo orkiestra nie miała szans ich zakrywać. I teraz ja się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, że my gramy tego jakby Moniuszkę, no, nieprawdziwego. Przecież nikt nie wpadnie na pomysł, żeby na obrazach Rubensa wziąć pędzel i te obfite kształty tych modelek wyszczuplić, bo dzisiaj taka jest moda, że muszą być szczupłe. Tego nikt nie dotyka. Mało tego, Chopina nikt nie dotknął, który
no, genialnie pisał na fortepian, wszyscy to wiemy. Natomiast jego koncerty fortepianowe, jeśli chodzi o orkiestrę, są dosyć skromne. Nikt tego nie poprawiał. A tego Moniuszkę wzięli na warsztat wszyscy. I Halkę, i Straszny Dwór. Nawet jest taka uwertura koncertowa, bajka. Nawet to Witold Rowicki, no, genialny dyrygent, który przecież latami tutaj był w Filharmonii Narodowej, on zrobił to opracowanie. I wszyscy tego Moniuszkę zmienili. Żaden czeski kompozytor nie jest zmieniany, nikt się nie dotknie żadnej nuty. Tylko jeszcze z Musorgskim tam narobili bałaganu, bo Rimski-Korsakow nie dość, że zupełnie przeinstrumentował, bo ten oryginalny Musorgski był jakby wykraczał poza swoje czasy. On był bardzo nowoczesny, w harmonii i tak dalej. To denerwowało Korsakowa i wszystko to połagodził, zmienił kolejność scen i tak dalej, i tak dalej. Ktoś pięknie napisał, że jest taki słynny obraz Riepina, który przedstawia Musorgskiego z taką ogromną czupryną. No i powiedzieli, że Rimski-Korsakow uczesał Musorgskiego. No więc nam Moniuszkę nie uczesali, ale go potargali. I tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o samą operę, uważam ją za najlepsze dzieło Moniuszki. Straszny Dwór też bardzo lubię, no ale to jest jakby opera komiczna. Natomiast Halka jest pełna dramatyzmu, pełna liryzmu. No wszystko, co w operze dobrze oddziaływuje na publiczność, tam można znaleźć. I świetna uwertura, gdzie ja mogę się przez chwilę pokazać, prawda? I cała ta strona muzyczna jest fascynująca. No pomijam, że to nie jest ten prawdziwy Moniuszko, ale sam przecież poza tym jednym przypadkiem w Łodzi dyrygowałem zawsze w tej wersji, która jakby obowiązuje. No i pewnie dalej będę dyrygował, bo dziwię się, że wydano tą, widziałem na Moliera, kosztuje bardzo duże pieniądze ten pierwodruk partytury, ale nikt nie wydał głosów do tego, więc to by trzeba było zrobić te głosy i zagrać raz tego Moniuszkę tak, jak on to napisał. No, nie wiem, może postawię sobie to za jakiś cel i na koniec kariery jeszcze mi się uda gdzieś taki spektakl zrealizować. No ale nie wiem, czy dyrektorzy się na to zdobędą. Myślę, że tak. Halka zresztą ma wiele wersji. Nie tylko mówimy tutaj o muzyce, ale przecież jest też włoski libretto. Jest wykonywana na instrumentach historycznych, więc jak najbardziej. Zdaje się zresztą, że edycja krytyczna jest w przygotowaniu, więc może ktoś już nad tym pracuje. No miejmy taką nadzieję właśnie. Docieramy do tych różnych wersji. No i właśnie sama historia utworu też jest dosyć burzliwa, bo przecież Halka Warszawska, ta wystawiona w 1958, nie jest pierwszą Halką, acz pierwszą wystawioną z sukcesem. Wcześniej była wersja dwuaktowa z barytonowym Jątkiem, którego miał pan okazję śpiewać. Jątek czy Janusz? Och, tak, rzeczywiście śpiewałem partię Jątka w tej wileńskiej wersji, w operze kameralnej, w reżyserii Kazimierza Dejmka. Jątek czy Janusz? Zdecydowanie Janusz, ale jeśli Janusz, to w tej wersji tutaj w Opery Narodowej, w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Dlatego, że rzeczywiście ta postać no jest... Nie ma jakiejś takiej głównej arii gdzieś na koniec, na zakończenie tego dzieła. Jest ta aria na początku, ale później ten Janusz jak gdyby gdzieś tam ginie. A tutaj mamy okazję jeszcze poobcować z Januszem dużo więcej, który na scenie pojawia się i ma wiele działań aktorskich. Natomiast Janusz i ta Jątek i ta wersja wileńska, no to tam rzeczywiście można zaśpiewać tylko Jątka, bo tam nawet nie ma tej pierwszej arii, nie ma duetu z Jątkiem. Naprawdę jest sporo rzeczy pominiętych. I
Miałem kiedyś taką sytuację, jak śpiewałem tego Jątka, bo nie wszyscy wiedzą, że rzeczywiście było to napisane na baryton i jest tam tylko aria i ty mu wierzysz. Nie ma arii Szumią jodły na górszczycie. I po jednym spektaklu, kiedyś jedna z pań, która była na widowni, podeszła do mnie z gratulacjami i mówi: bardzo ładnie, ale jednak Szumią jodły pan nie zaśpiewał. No cóż, to był zawód niewątpliwie. No, Szumią jodły jest chyba tym szlagierem, troszkę nawet może zwulgaryzowanym czasami. No ale i ty mu wierzysz, to jest aria pełna niesamowitego dramatyzmu również. Tak. I w wersji barytonowej, może nawet w wersji barytonowej jest tego mięsa więcej w niej. Tak, rzeczywiście to jest tylko sekundę wielką niżej, ale i tak dla barytona to jest bardzo wysoko, to as na górze trzeba zaśpiewać. I to jeszcze tam nie, że na początku, ale po całej tej mocnej arii jeszcze zaśpiewać tę górę, dla barytona to jest rzeczywiście wyczyn. Nie dla takiego jak ty. Dziękuję, dziękuję. Dawno temu śpiewałem rzeczywiście tego Jątka, ale może czasem mnie kusi na próbach. Nawet dzisiaj mnie kusiło, żeby i ty mu wierzysz, zaśpiewać tę sekundę wierzeń. No może. No ale właśnie przeszedł pan w zasadzie płynnie do mojego kolejnego pytania, czyli jaka jest rola Janusza w tej inscenizacji, bo Mariusz Treliński tutaj rzeczywiście dowartościowuje tę postać, czy właśnie dowartościowuje ją, jeśli chodzi o powiedzmy czas antenowy, ale z kolei trudno, można powiedzieć, że Janusz jest być może jeszcze trudniejszą, jeszcze smutniejszą, jeszcze mniej przyjemną postacią niż w samej partyturze. To znaczy jest rzeczywiście ten Janusz, ja pierwszy raz partię Janusza wykonywałem tutaj, nie w żadnym innym spektaklu, dlatego że nie miałem takiej ciekawej propozycji po prostu. Przepraszam, ale tak to było, bo dla mnie ta partia w operach, gdzie jest to, w inscenizacjach, reżyseriach, gdzie jest to traktowane tak jak po Bożemu, jak w cudzysłowie powiedzieć, jest rzeczywiście mało ciekawa, taka zbyt jednorodna dla mnie, bo po prostu jest pokazany jako cynik, on nie ma żadnych uczuć, rezygnuje, odrzuca tę miłość Halki i tyle. Natomiast tutaj, w tej wersji, ja miałem taką sytuację na pierwszej próbie, kiedy reżyser Mariusz Treliński tłumaczył, że brakuje w tym dziele takiego miłosnego duetu Halki i Janusza, bo Janusz naprawdę według mnie i według tej reżyserii był bardzo zakochany w Halce i gdzieś ta miłość musiała być pokazana. I tu w tej wersji, nie wiem czy dobrze pamiętam tę arię Halki, Gdyby rannym słonkiem, to tutaj jest tak, że mogę powiedzieć, bo już premiera była, więc że rzeczywiście pojawia się w pokoju Halka, nawiedza tego Janusza, nie wiadomo, czy ona mu się wydaje, że ona tam jest, czy ona rzeczywiście do niego przychodziła często, ale ona mu w tym momencie na tej arii pokazuje, jak pięknie mogłaby wyglądać ich miłość, gdyby mogli być razem, gdyby nie ta różnica, może klas, ale to też dużo powiedziane, nie wiem do końca z jakiej przyczyny, ale to każdy może sobie sam doszukać odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że to ta aria tutaj, Gdyby rannym słonkiem, maestro, zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione, że ona pokazuje mu wśród drzew, jak pięknie mogłaby wyglądać ta miłość. Idą razem za ręce, trzymają się. Ona mu to wszystko śpiewa jak zakochana para. To wygląda tak wspaniale, do tego stopnia, że jak zrobiliśmy to, reżyser to wytłumaczył i zrobiliśmy pierwszą próbę, po prostu łzami poleciała, bo ja brakowało mi właśnie w tej partii Janusza takiej sceny, gdzie on rzeczywiście może pokazać, że on kochał tę Halkę. I nie jest on taki odarty z uczuć w tej reżyserii. Szuka różnych rozwiązań. To nie jest kwestia tłumaczenia też jego zachowania. No ale wszystko ma gdzieś swoją przyczynę. To my tutaj szukamy odpowiedzi i to mi się podoba. Ja taki teatr kocham i ja dlatego zgodziłem się na tę rolę tutaj, bo uważam, że tylko tak to można wykonać. Przepraszam,
jeśli kogoś urażę, ale naprawdę moje jest takie zdanie i dlatego się tego trzymam. Myślę, że to jest też siła utworu, ale w kontekście takiej właśnie wizji Janusza myślę, że można przywołać poemat, na którego bazie Wolski dopiero napisał libretto. W pierwszej wersji w ogóle nie było Jądka. W ogóle. W poemacie Janusz wziął ślub z Halką, a to potem zaciągnął się do Legionów i kiedy wrócił, okazało się, że jego matka zabiła Halkę. To był ten pierwszy poemat, dopiero na którym na zamówienie Moniuszki Wolski zbudował to, co znamy jako Halkę. Oczywiście miało to inny temat, inny tytuł troszeczkę, ale postać Janusza ewoluowała bardzo i być może właśnie nieświadomie dociera się dzisiaj do tych dawniejszych podkładów. Więc może i tak jest. Zresztą Wolski wracał do tego potem, bo w późnych wersjach libretta Janusz rzuca się za Halką. Więc to też tak może być. Tak też może być. Może i w tym spektaklu właśnie jest tak samo. Ten Janusz tutaj nie wychodzi tak naprawdę z tego pokoju. On non-stop tam wraca. Cały czas jest ta tragedia, która wydarzyła się w hotelu, spowodowała, że on po prostu zamknął się tam i siedzi tam nie wiadomo ile. Miesiąc, rok, może i do końca życia tam będzie, ale pokutuje za te swoje decyzje, ale przynajmniej ma jakiś rachunek sumienia. Coś tam się dzieje w tej postaci. Ja uwielbiam tę reżyserię, i brakowało mi właśnie takiego spojrzenia na postać Janusza, jaka jest tutaj. A maestro, jak panu pracuje się z reżyserami, zwłaszcza takimi, którzy mają zwykle mocną wizję, własną koncepcję, czasami nawet przebudowują partytury? No to ostatnie jest bardzo powszechne, ale nie, ja uważam, że najważniejsze, żeby stworzyć teatr muzyczny. Jeżeli widz siedzi jak na filmie i nawet nie wie, kiedy upłynął mu czas i jest już przerwa, a potem się kończy opera, bo cały czas jest pochłonięty tym, co się dzieje na scenie, no to wtedy jest bardzo dobrze. A jeżeli to jest wymyślone coś tylko po to, żeby zaszokować widza, to co w tych niemieckich teatrach się bardzo często działo, no, tu bym był ostrożny w komentarzach. Natomiast powiem jedno, ponieważ ja dopiero się uczę tej inscenizacji. Oglądałem oczywiście na wideo, ale to nie jest to samo, tam na tym ekraniku prawie nic nie widać. Dzisiaj na próbie byliśmy, zupełnie inaczej działa, jeżeli mam tych artystów tutaj przed sobą, oni grają. I tu powiem, że w tej inscenizacji musi być ta Halka w tej wersji obecnie granej. Gdyby ją zagrać tak, jak ją napisała Moniuszka, byłoby zbyt delikatna do tego, co się dzieje na scenie. A dzieje się bardzo dużo i bardzo ciekawych, interesujących rzeczy. Jeśli już mówimy o Januszu, to przypominam się moja rozmowa ze wspaniałą Marią Fołtyn, która oczywiście przecież też Halkę wystawiała nawet chyba w tym teatrze przed laty. I potem wystawiała tę Halkę w Meksyku i tam musiała zmienić zakończenie, bo oni powiedzieli, że to jest nie do pomyślenia, żeby Jątek nie zabił Janusza. No jak można? I ona musiała to zmienić i Janusz zginął, bo po prostu oni tego nie mogli zrozumieć. Z kolei jak ja dyrygowałem w Brnie, no to potem po spektaklu na bankiecie podchodzili do mnie i mówili, no ale właściwie o co w tym wszystkim chodzi? Ten Janusz kupiłby tej Halce krowę i by sprawa była załatwiona. Także są różne zabawne historie związane z tą operą. No myślę, że Halka, zwłaszcza Halka w reżyserii Trelińskiego, no krową by się nie zadowoliła. No bo jednak nie ma z nami dzisiaj Ewy Wessin, niestety. No ale, no bo Halka bez Halki. Halka jednak jest mimo wszystko o Halce. Choćbyśmy dowartościowywali Janusza, no to... Tak, tak.
Halka jest jednak, prawda, postacią centralną i tytułową nie tylko nominalnie, ale rzeczywiście. I to, jakie pole dramatyzmu, jaki wachlarz emocji tam jest, czy jak się śpiewa w spektaklu, w którym właśnie ta postać ma być tak mocna, a jeszcze i głosy Izabeli Matuły, i głosy Ewy Wessin, to są głosy właśnie takie mięsiste przecież. To jest mocna postać, prawda? Tak, to prawda, ale wydaje mi się, że te partie Halki, mówię tutaj za nasze wspaniałe artystki, ale jestem przekonany, że przyznają mi rację, że tylko tak można te partie zaśpiewać, bo ona jest rzeczywiście pełna emocji i ta Halka może po prostu zrobić, uważam, wszystko. Zarówno w reżyserii, jak i od strony wokalnej, znaczy oczywiście maestro w granicach tego, co jest napisane w partyturze, ale jednak te emocje, to zazdroszczę właśnie takiej postaci jak Halka, dlatego że to rzeczywiście można się pokazać od wszystkich możliwych stron, które tylko sobie wyobrazimy, i to śpiewanie tam naprawdę jest wspaniałe. A mają panowie swoje ulubione fragmenty? Opery? Ja już szukam, nie. Niekoniecznie własne. Nie musi to być z partii Janusza. Nie, trudno tutaj wybrać coś, bo co chwilę jest coś bardzo interesującego. Ja jako dyrygent, no, uwertura wspaniała, prawda? Gdzie można pokazać maestrię orkiestry. Świetnie napisane jak zwykle u Moniuszki chóry, który słynął z tego, że świetnie pisał na chóry. Jedna aria Halki, druga aria Halki, jeden jątek, drugi jątek. No jest tego wielki wybór. No i szumią jodły oczywiście. No, jak się zaśpiewa. Jak się zaśpiewa. No, w ogóle wszystko jak się zaśpiewa. No, zdarzało mi się prowadzić spektakle Halki, gdzie Halka w ogóle moim zdaniem nie powinna wyjść na scenę, bo no, trzeba spełniać odpowiednie warunki głosowe. No, to musi być co najmniej lirico spinto, jak nie spinto, a jeszcze lepiej dramatyczny sopran. I wtedy jest ten, jak ja to zawsze mówię, pewien zapas. Ona nie musi śpiewać jak te słabsze głosy, lżejsze, aż do końca, i wtedy się robi ten dźwięk niekoniecznie piękny, bo jest trochę forsowany. A jak się ma zapas, można wtedy sterować. Jest piękne forte i mięsiste piano. No, dużo by o tym mówić, i także ja nie wiem, co wybrać. Wszystko. Nie mam też takiego fragmentu, rzeczywiście. Wszystko. To dobrze, że 2 godziny 15 minut nas czeka 27 i miejmy nadzieję, że jak najczęściej. Halka nie schodzi prawie że z afisza. Prawie zawsze gdzieś Halkę można napotkać. Czy to jest właśnie kwestia tych emocji, tego, że to jest tak doskonały dramat, czy że wszystko tam współgra, i libretto, i muzyka? Jedno i drugie, ja myślę, i poza tym no, jest to jedna z naszych dwóch takich, że tak powiem, narodowych oper, których moim zdaniem nigdy nie powinno zabraknąć w żadnym polskim teatrze operowym. W każdym teatrze powinna być Halka i Straszny Dwór, a potem w zależności od możliwości Król Roger, no jeszcze tam teraz też moda była na te wcześniejsze, mniej znane opery. Sam dyrygowałem w Poznaniu Legendę Bałtyku, która na początku myślę sobie, o Jezu, co, jak to zrobić. Potem jak zaczęli nad tym pracować, okazało się, że to bardzo piękny utwór. Manru Paderewskiego, zwłaszcza w reżyserii Marka Weissa, przecież było tutaj, a ja potem robiłem to przeniesienie tego w Poznaniu. Także, ale Halka i Straszny Dwór to jest obowiązek, powinny być zawsze. Kanon, absolutny. Tak. Natomiast czasami miewa się dosyć takiego kanonu. Nie jest tak, że robi się z tego jednak lektura szkolna poniekąd. Oczywiście w tym momencie dobrze, żeby była w szkołach Halka, ale...
No ja przeżyłem bardzo wiele takich spektakli i Halki, i Strasznego Dworu, specjalnie granych dla szkół o godzinie 11, czego nienawidziłem, bo co, a śpiewacy też nie lubią tak rano śpiewać, prawda? I jeszcze ta młodzież, która kiedyś była niegrzeczna i strzelała z procy w orkiestrę i na scenę, no ale teraz już tak nie jest. Natomiast nie, to powinno być również dla tej młodzieży wystawiane, żeby nauczyli się tej naszej podstawowej, narodowej opery, jednej i drugiej. A czy się nudzi? No mój Boże, to ja po tych 300 przedstawieniach to powinienem wyjść, bo Jezu, znowu Halka. No nie, nie nudzi się, ponieważ każdy spektakl jest inny. Różni śpiewacy, inne orkiestry. Można zresztą ja nigdy nie dyryguję dwa razy tak samo. To wszystko zależy od emocji. No, raz dyryguję trochę może spokojniej, bo wpadnę w lirykę. Czasami jestem szybki. To jest kwestia no, tego, jak bije serce, prawda? Że dzisiaj tak, jutro trochę wolniej, potem tak. No i oczywiście muszę dbać o to, żeby służyć solistom. Potwierdzam, maestro, zawsze dba. Żeby stworzyć im absolutny komfort wykonania, a z mojej strony dać inspirację do tego, żeby to wykonanie było jak najspalniejsze. Czy ta jedna z największych sal jest trudna do śpiewania? I właśnie pomoc ze strony orkiestry i dyrygenta jest tak ważna, szczególnie ważna, czy tak jak wszędzie? To znaczy, wydaje mi się, że tak jak wszędzie, ważne jest, aby orkiestra była prowadzona, tak jak maestro mówi, żebyśmy sobie nawzajem, nie żeby pomagać śpiewakom, ale żebyśmy my nawzajem mieli do siebie jak największy szacunek. Jeżeli orkiestra ma jakieś piękne frazy, żeby im nie przeszkadzać. Jeżeli solista ma jakiś fragment, gdzie śpiewa piano, to żeby ta orkiestra też szanowała nas i też żebyśmy współgrali razem, żebyśmy tworzyli jedno dzieło artystyczne, muzyczne. Ale tutaj zawsze tak jest. Ile spektakli nie śpiewałem, to nie było innego dnia, żebyśmy tego szacunku do siebie nawzajem nie mieli. I to jest piękne i ja to bardzo lubię. Próbuję sobie przypomnieć, nawet ostatnie spektakle, Traviaty, które graliśmy, naprawdę te piana, które maestro Fournier potrafił wydobyć z orkiestry, no to dla mnie to jest bardzo ważne i bardzo sobie to cenię i tutaj to wszystko jest. Chciałabym jeszcze wrócić do tego wątku Halki jako opery narodowej, bo po premierze, czy nawet właściwie jeszcze kiedy Moniuszko chciał wystawić pierwszą wersję, co mu się tutaj w Warszawie nie udało, był oskarżany o antynarodowość. Dlatego, że uważano, że to jest wyśmiewanie się ze szlachty, zwłaszcza w arii Stolnika, który przecież działa wbrew Halce bardzo mocno i bardzo prze do tego ożenku Janusza z Zofią, a daje mu arię, a Moniuszko dał mu arię polonezową, mocną niby polonezową polską, a Stolnik nie jest sympatyczną postacią. Jak panowie sądzą? Dosyć trudne pytanie. Nie wiem, ja myślę, że to trochę jest takie polskie bardzo. Prawda? Napisał fajnego, no to trzeba mu coś tam zarzucić. Antypolskie. Tak. Ja w tym nic nie widzę antypolskiego. Znaczy po prostu Stolnik jest no, takim typem niezbyt sympatycznym. Nie wiem, sympatyczny, bo on kocha swoją córkę przecież, prawda? Więc trudno mu zarzucić, że to jest jakiś nieczuły facet, no ale żeby to było antypolskie, z czego my się tam wyśpiewamy, ze szlachty? Zresztą w naszym tym spektaklu tutaj tego w ogóle nie ma. Nie, na pewno tego nie ma. Rzeczywiście no, są te różnice, ale to jak wszędzie, jak w każdym zawodzie, gdzieś bywają takie różnice, ale nie ma to jakiegoś takiego wpływu, że a już wyśmiewanie to na pewno nie. Za to są wspaniałe tańce.
nie tylko ta aria polonezowa, ale przecież mamy i krakowiakowe wątki w Ujątka, i tańce góralskie, i w sumie marszowość w uwerturze. Maestro, i Mazur. No Mazur oczywiście. I polonez zresztą również ten zaręczynowy. Czy maestro pan stara się podbić zawsze, zagrać, poprowadzić orkiestrę właśnie tak, żeby te tańce były takie taneczne? Czy raczej do uniwersalizacji jakiejś łagodności? Nie. To akurat są fragmenty, które są moje, prawda? Bo nie śpiewają śpiewacy, a tak jak mówiliśmy, ja zawsze staram się, żeby... To znaczy, to jest w ogóle moje widzenie dyrygowania w operze. Że w operze dyrygent to jest numer dwa. Scena się liczy. Ja jestem ten drugi. Mam swoje momenty, uwertura, tańce, mazury, czy tam co jest w kompozycji napisane. Natomiast ja muszę dbać o to, żeby... jak najlepiej pokazać artystów sceny. To jest czysty biznes. Jeżeli oni mają sukces, to ja też. A ja sam, a znam takich moich kolegów, którzy dyrygują w ten sposób, że brzydzą się spojrzeć na scenę i tylko dyrygują tak, żeby pokazać się, jak ja tu prowadzę wspaniale orkiestrę, a że nie słychać połowy opery, to jest nieważne. No, uważam, że to w operze nie powinno mieć miejsca. Tak jak mówię, jestem numer dwa, ja mogę dawać inspirację poprzez orkiestrę, żeby wykonanie było takie, na jakie się tam namówiliśmy. Ale jednak, jeżeli, tak jak powiadam, sukces, ten biznes polega na tym, że muszę to tak poprowadzić, żeby ukryć wady solistów, o ile są takie, a sprzedać zalety. No, prosta sprawa, prawda? I jak się tego dokona, no to wtedy jest aplauz publiczności i ja się też cieszę, że to jest gdzieś tam moim udziałem. No a jeśli mówimy już o tych orkiestrowych fragmentach, nie, ja staram się tam wydobyć polskość. To znaczy ten Mazur zawsze musi mieć ten akcent na trzy, prawda? Ta-da-dam, pam, ta-da-dam, pam, ta-da-dam, pam. I nie może być za szybki, bo to nie jest Mazurek. Mazur nie był szybkim tańcem, żeby oni potrafili te akcenty nogami wydobyć. Góralskie, no świetna sprawa. Co prawda mało brzmią po góralsku, ale no są w tytule tańcami góralskimi. Jest bardzo efektowne i dla orkiestry, i dla solistów. Polonezy, no wiadomo, też nie mogą być, że to jest, polonez to jest chodzony. Taniec schodzony, jak się go zrobi za szybko, traci na takiej swojej wadze, na swojej mocy. No, ale generalnie rzecz biorąc, to są takie fragmenty, gdzie ja mogę się trochę pokazać, a w halce jest ich kilka, prawda? No, Moniuszko był uprzejmym kompozytorem chyba. Uprzejmy. Pisał chyba tak, żeby nie tylko zadowolić słuchaczy, ale żeby wykonawcy też mieli satysfakcję z tego, co robią. Czy rzeczywiście satysfakcjonuje ta halka wykonawców? W partii Janusza i w partii Jątka na swojej własnej skórze przekonałem się, że satysfakcjonuje jak najbardziej. Tak, wszystko to jest napisane jak najbardziej wokalnie. Może Janusz gdzieś właśnie to jest to, że może i baryton, i bas baryton czasami, prawda, zaśpiewać te partie, ale bezwzględnie jest to na pewno wygodne dla głosu i dobrze się śpiewa. A napomknął pan na temat troszeczkę śpiewaków i tego, że bywają śpiewacy, którzy mają wady. Jesteśmy w przededniu konkursu moniuszkowskiego i skoro mowa o halce, a patronem konkursu jest Stanisław Moniuszko, słuchają panowie konkursów? W ogóle konkursy mają rację bytu? No ja przed laty prowadziłem tutaj finałowe koncerty konkursu moniuszkowskiego, gdzie się nie zgadzałem z werdyktem jury, bo ja już nie będę mówił nazwisk, ale to Grand Prix, które zostało przyznane, no to była jakaś wielka pomyłka albo różne układziki między komisją. No taka, takie jest życie.
Natomiast nie doceniono dwóch znakomitych tam głosów, znaczy doceniono, bo tam drugie i trzecie miejsce, ale to powinno być zupełnie inaczej. Staram się zawsze oglądać, jeżeli sam nawet tego nie robię. Teraz gdzieś tam chyba we wrześniu będę ja z kolei w jury konkursu wokalnego, który będzie w Lublinie. Która Ewa Wezę tam dowodzi tym konkursem. I mnie to interesuje o tyle, że no ponieważ tyle lat, bo muszę Państwu powiedzieć, że tę Halkę po raz pierwszy zacząłem uczyć się i dyrygować te próby reżyserskie w 1972 roku, czyli w tym roku mija 50-lecie mojej pracy artystycznej. Ładnie się ułożyło. Zacząłem od Halki, a teraz będzie tutaj po 50 latach. I dla mnie szalenie ważne jest to, ponieważ zajmuję się tą operą niemalże wyłącznie. To znaczy, jak już mnie te śpiewaczki tak zdenerwują, to przyjmuję koncert filharmonii, żeby tak trochę odświeżyć krew. No, ale głównie przecież występuję w operach i w Polsce, i za granicą. I dla mnie to jest niesłychanie ważne, żeby poznać te nowe głosy młodych ludzi, ponieważ bywa tak, że nawet powiedzmy nie przejdą do finału, ale są bardzo interesujące, bo tak do końca tym werdyktom też nie można wierzyć. I to podobnie jak na Chopinowskim Pogorelicz, który odpadł, prawda, i zrobił światową karierę. Tak też znam kilka głosów, które nie zajęły jakichś tam czołowych pozycji, a jednak potem się sprawdzały na scenie operowej. I to jest ważne, także ja często bywam na koncertach studentów w Akademii Muzycznej. Niedawno w Katowicach prowadziłem taki koncert, gdzie chyba osiemnastka śpiewała. No, trzem przewiduje niezłą karierę. No, reszta po prostu studiuje, bo zostali przyjęci, ale to nie będzie nic szczególnego. Natomiast trzy osoby były znakomite. I to ja tak, że ja chcę wiedzieć, co w trawie piszczy. Tak? Tak, a ja z kolei bardzo lubię oglądać konkursy, słuchać młodych ludzi. Bardzo rzeczywiście. Natomiast brać udział w konkursie nie jest to trochę dla mnie, nie jest to mój konik. Ja jestem strasznie wrażliwy, ja muszę, w sensie artystycznie, ja muszę mieć coś do przekazania. Jeśli to byłby recital z ogromną przyjemnością, a natomiast konkurs, miejsce, miałem taką sytuację jeszcze na studiach, kiedy mieliśmy jakieś warsztaty wokalne, przyjeżdżała wielka gwiazda i mój profesor Piotr Miciński mówi: Tomku, zatrzymasz się w takim razie teraz tutaj na chwilę i zaśpiewasz Cyrulika. Ja na tej akademii wtedy tego Cyrulika bardzo lubiłem, dobrze mi się to śpiewało, to dzieło. I profesor mówi: zaśpiewasz dla pani profesor Teresy Wojtaszek-Kubiak. I ja rzeczywiście byłem na końcu, jakby akademia chciała się pochwalić, jak to będzie wspaniale. Natomiast zaśpiewałem tak, że pani profesor stwierdziła, że ciekawy głos, tylko że no, musi pan się jakoś ruszyć, nie może pan tylko tak odstać. Natomiast dla mnie, czy na konkursie, czy ja po prostu stoję i czekam na uwagi. Jeżeli to nie jest spektakl albo próba, gdzie czuję się wspaniale i tego mi nigdy nikt nie odbierze. Natomiast na konkursie, no myślę, że po prostu czekałbym na uwagi. Byłem na dwóch konkursach, na dwóch dostałem jakieś takie dalsze nagrody. Tak jak maestro powiedział, że to nie chodzi o to, żeby przejść do ostatniego etapu, bo byłem na konkursie Paderewskiego, gdzie byłem tylko w drugim etapie, do trzeciego nie doszedłem, ale dostałem nagrodę dla obiecującego głosu męskiego. To było gdzieś tam jeszcze na studiach. Natomiast do konkursu Moniuszkowskiego się po prostu nie zakwalifikowałem. I to wszystko. A ja powiem, że nawiązując do konkursów, chociaż tak jak mówię, 50 lat już pracuję,
ale nigdy nie brałem udziału w żadnym konkursie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, no to były czasy jeszcze komuny. Mój ojciec był oficerem Wojska Polskiego, pracował w Sztabie Generalnym w Warszawie. Oczywiście w żaden sposób nie mogłem dostać paszportu, żeby wyjechać na przykład do Anglii. Z innych ważnych przyczyn politycznych. Nawet po którymś tam takim odmownej decyzji ojciec mówi, co jest do cholery jasnej, przecież co oni myślą, że te tajemnice, to mówię, Ameryka już 10 lat temu to wie już pierwsza, ja ci nic nie sprzedam takiego, czego oni nie wiedzą. Nie mógł tego zrozumieć. Teraz zazdroszczę młodym ludziom, bo każdy może sobie nawet na dowód wyjechać, wziąć udział w konkursie. Potem, jak pierwszy raz mógłbym wystartować w konkursie, to było, wówczas byłem dyrektorem artystycznym w Teatrze Wielkim w Łodzi razem z dyrektorem Sławomirem Pietrasem, który powiedział, ty nie możesz jechać. Ja mówię, dlaczego? Bo człowiek dwa razy matury nie zdaje. Mówi, jeżeli ci się nie powiedzie, to wszyscy powiedzą, co on tu robi. No myślałem, żal mi było i nie pojechałem. I wygrał wtedy Tomek Bugaj, bo to miało być tam Birmingham chyba. Także ja konkursów nie doświadczyłem. I dobrze też, dlatego że uważam, że to jest tak wielki stres, że no ja niby jestem odporny. Wyglądam zawsze bardzo spokojnie, chociaż tam we mnie się kotłuje, no ale do pierwszej nuty, jak już pierwsza zabrzmi, to prawda. To już jest inaczej. Sławko, bo ja już jestem, już jest, tak. Dobrze, dalej już pójdzie. Trzy pierwsze dźwięki. No ale jak widać, właśnie da się robić i karierę, i dobrą sztukę bez konkursów. Jest trudniej, to znaczy, jeżeli nie ma się tego zaprezentowania, tej jakiejś no jednak sławy, która idzie za wygraną taką w jakimś dużym konkursie. Tak, ale ja to trochę rozgraniczam. To znaczy konkursy, tak, ale to też trzeba mieć charakter do tego. Fajnie, jak się ma charakter i do konkursów, i do sceny. Natomiast ja zdecydowanie mam charakter do sceny. Jeśli mam jakieś zajęcia z pedagogiem, z profesorem, to ja zamykam się w sali i wolałbym naprawdę wyjść na scenę bez ubrania, niż mieć otwartą lekcję, gdzie miałbym pokazać swoje wady zgromadzonej widowni. Ja tam już rzeczywiście te wady ukrywam na spektaklu, jeśli jakieś są. Jeśli by się jakieś zdarzyły, to je ukrywam. Natomiast na konkursie czy na lekcji to są momenty, kiedy rzeczywiście trzeba wyjść i mając świadomość tych swoich niedoskonałości, jakoś się potrafić ukrywać. Ale przecież w tym konkursie nie o to chodzi, tylko musi być ocenione ten materiał po prostu, materiał, który jest. Natomiast ja to rozgraniczyłem sobie i rozgraniczyłem konkurs, wyścigi konkursowe i po prostu sztukę, teatr, scenę, próby, spektakle. To jest coś, gdzie czuję się jak ryba w wodzie. Może nie można mieć wszystkiego. Wejście w rolę, kontekst historii. Tak, dokładnie tak, tak, tak. Budowanie tej roli, budowanie tej postaci, szukanie odpowiedzi na pytania, co, dlaczego się wydarza. Wiele takich rzeczy było, które gdzieś robiliśmy, pamiętam nawet i Otella w Gdańsku, gdzie musiałem naprawdę wiele rzeczy wytłumaczyć sobie, żeby tę trudną postać od strony aktorskiej, jak ona pokazać. I uwielbiam to robić. I uwielbiam te poszukiwania, uwielbiam te odpowiedzi. Dlatego też kocham teatr, który się rozwija, który nie stoi w miejscu, który nie ma tych samych realizacji, no to znaczy tych wizji, które są napisane w libretto. Jeżeli ja otworzę nuty i przeczytam tutaj i wychodzi zasmucony. I reżyser później na scenie mówi, tak, no i tutaj tak jak jest napisane, kończysz arię i wychodzisz zasmucony. No to ja to mogę sobie przeczytać w domu i ja nie muszę tej reżyserii w ogóle oglądać, bo to wszystko jest napisane. A ja uwielbiam takie momenty i te pierwsze spotkania z reżyserem, te pierwsze próby, kiedy przychodzimy i ja mam całą partię zrobioną, wszystko mam przemyślane, a okazuje się, że to jest
wywrócone w ogóle w drugą stronę i trzeba inaczej kompletnie na to spojrzeć. To jest interpretacja dzieła, to jest interpretacja poezji, wszystkiego, wszystko można zinterpretować na swój sposób, a w spektaklach operowych to reżyser ma tę wizję swoją reżyserską, którą przekazuje i ja uwielbiam czekam na te momenty, co będę miał nowego do przekazania, a jeśli to jest to samo, co ja już wiem, no to po co w tym brać udział? Czyli nie lubisz cepeli. Nie lubię, bo to wtedy kojarzy mi się to po prostu takie wozy, gdzie były teatry. Otwiera się ten wóz, on się zatrzymuje w wiosce, wszyscy śpiewają, wszyscy wiedzą, co będzie zaśpiewane, zagrane. Hops, wóz się zamyka i jedzie do kolejnej wioski. Pajace. To gdyby nie było tego rozwoju, to ja bym teraz śpiewał na wozie. Ja mam trochę gorzej, dlatego że reżyser może mieć taką wizję, prawda? Zupełnie inną, nawet zupełnie nie liczącą się z librettem. Też widziałem kilka takich spektakli, że w ogóle zaszokowałem Straszny Dwór w Poznaniu, gdzie Stefan i Zbigniew są parą. No to już jak trzeba się nagłowić, żeby to później wytłumaczyć. Tak, i w drugim akcie z tęczowymi flagami latają. I to zrobiła jakaś włoska pani reżyser młoda. No dobrze, i ona może. Natomiast ja muszę zagrać XIX-wieczną muzykę. Ja nie mogę dodać bębnów, gitary basowej, organów, żeby to uwspółcześnić, prawda? No bo się nie da. No tak się nie da. I czasami są spektakle, jeżeli to, tak jak mówiłem już na początku, jeżeli to nie jest teatr operowy, to ja gram XIX-wieczną muzykę, a tu jest jakaś super inscenizacja, która w ogóle z tą muzyką się jakby nie łączy. To nie ma wspólnego języka, jeśli nie ma pomysłu na inscenizację, prawda? Także no, ja jednak muszę być wierny partyturze i no, starać się ją jak najlepiej zagrać. Oczywiście dzisiaj też inaczej gramy tę muzykę niż dawniej. Coraz mniej jest tych takich jakichś fermat, bo kiedyś rozmawiałem, śpiewaliśmy razem w Teatrze Wielkim w Łodzi Macbetha z wielkim Renato Brusonem. Byłem na tym spektaklu. I pytam go, słuchaj, jak to jest z tą włoską tradycją? On mówi, słuchaj, kiedyś to były głosy. Facet śpiewa, wszedł mu dźwięk, to trzyma. Nieważne, czy to ma jakiś muzyczny sens, czy nie. Kolega usłyszał, przytrzymał. Następny też, no i tak się zrobiła tradycja. Mówi, natomiast tego mnie nauczył. Jeżeli moja fermata jest wynikiem jakichś emocji, jeżeli jestem zakochany, prawda? Albo jestem wściekły, albo jestem szczęśliwy, jeżeli wtedy ta fermata będzie wynikiem takiej emocji, to mi nie zarzucisz, że to było źle. Natomiast powiedział po męsku, jeżeli zaśpiewam taką fermatę, bo kolega Warren tak robił, to mnie wyrzuć ze sceny. No. Tak. I to są takie spotkania z tymi wielkimi artystami, bardzo dla mnie były ważne i zawsze wyciągałem jakieś wnioski po to, żeby no coraz lepiej dyrygować, coraz bardziej się w tej operze odnajdywać. A teraz z przerażeniem patrzę, że już mi niewiele czasu zostało. No a jeszcze bym chciał coś tam po sobie zostawić, nic ciekawego. Nieprawda, niewiele czasu. Myślę, że jeszcze mamy kolejne 300 halek przed panem. I oczywiście, no jeżeli się oczywiście panu nie znudzi. No halka według tej prawdziwej partytury. No właśnie. No tak, no to. To jest jeszcze takie moje marzenie, żeby to kiedyś zrobić. No właśnie, a skoro już publiczność sama rwie się do zadawania pytań, to myślę, że jest dobra pora na to, żeby właśnie oddać głos państwu. Zapraszam serdecznie. Jeżeli mogę zapytać, proszę mi powiedzieć, czy ta halka po włosku to też ma inaczej niż Moniuszko napisał? Nie sądzę. Ja znam tylko, że jest podwójny tekst, polski i włoski. I to jest, ja spotkałem się z tym tekstem na tej partyturze przeinstrumentowanej przez pana Sikorskiego.
W tym pierwodruku podejrzewam, że jest tylko polski język. Nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć dokładnie. Pójdę na Moliera i zobaczę. To na pewno jest zresztą tekst XIX-wieczny również, dawny. Nie żadne tłumaczenie dużo późniejsze. Tak, i są pewne różnice nawet w melodyce. Małe zmiany, no nie wiem dlaczego, ale są dokonane, są niewielkie zmiany melodyczne w ariach, ale tekst jest jednak taki bardziej staropolski. My go już tam trochę uwspółcześniliśmy. Chociaż nie do końca, ale tak to jest. No, dobrze pisał wtedy, kiedy żył i wtedy się tak pisało i tak się mówiło. Ale w odbiorze to jest przyjemne po włosku. Ja myślę, że jest lepsza do śpiewania, ale to Tomek powie. Jednak ja język włoski jest bardzo wokalny, a nasze troszkę utrudniają wykonanie. Przyjemnie się odbierało. Po włosku, tak? Po włosku, tak. Słyszałam. No ja nie miałem kozy tego słyszeć. Ja słyszałem, ale nie śpiewałem nigdy po włosku. Natomiast nasz polski tekst rzeczywiście jest wspaniały. Ale i w ogóle nasz język. Nie wiem, czy maestro pamięta, jak w Łodzi przy Kandydzie był tekst pan Glosa: wnet pięknej płci deszczem monet dam chrzest. Tylko muzyka była tam, tam. No to zmieścić się podziwialiśmy artystów. Tak. Ale jodły muszą szumieć. No tak. Nie mogą robić nic innego. Rzeczywiście. Nie narzekam. Oczywiście nie narzekam na ten nasz polski tekst, na ten nasz polski język, bo jest wspaniały i jest przy dobrej dykcji można mieć wspaniałą radość z wykonywania polskiej muzyki i jeszcze jak ktoś zrozumie, przyjdzie i powiedział, że rozumiał każde słowo, no to już w ogóle jest genialnie. No, z tym bywa różnie. Ja a to nie spotkałem się inaczej. Żartuję. Kilka spektakli. Na przykład pamiętam, że robiłem w Łodzi, jeszcze tego nikt nie powtórzył, a wielka szkoda, dialogi karmelitanek Pulenka. Przepiękna opera, przepiękny temat. Na końcu, kiedy te, już nie pamiętam, 16 zakonnic idzie na szafot i co chwilę spada ten topór. Ile ja się naszukałem dźwięku tego topora, bo zawsze były takie jakby uderzenia, no takie w deskę. Znalazłem wreszcie po ciężkich trudach, jak było słychać taki, to ostrze takie zardzewiałe, jak leciało i uderzało. I kazałem puścić to na głośniki nad widownią, tak żeby każdy tak trochę poczuł. W każdym razie przepiękna opera i ze względu na bardzo mądry i piękny tekst postanowiłem, żebyśmy śpiewali to po polsku, nie po francusku. I się skończyło tak, że śpiewali po polsku, ale wyświetlaliśmy polskie napisy. No bo są tacy śpiewacy, którzy mają świetną dykcję i każde słowo jest doskonale zrozumiałe, ale nie wszyscy. Widziałem też Straszny Dwór z polskim tekstem. Nie powiem w tym teatrze, bo to wstyd. No ale chyba wraca się do szanowania dykcji i szanowania słowa w operze też. Takie mam wrażenie ostatnio. Już nie tylko piękna wokaliza i piękna samogłoska, spółgłoski również istnieją. Tak, zdecydowanie tak. To znaczy nie można inaczej, nie można. Ja przypominam sobie nieodżałowanego Luciano Pavarotti. On śpiewał tak, że nawet ktoś, kto nie zna języka włoskiego, mógł zamknąć oczy i on wiedział, o czym to jest. Każde słowo podkreślał to, co ważne. Nie śpiewał tylko piękną frazą, legatem tym słynnym włoskim, ale każde słowo miało swoje znaczenie i to jest po prostu wspaniale. Są tacy artyści, którzy to potrafią zrobić, no, a z innymi trzeba pracować. Z wieloma klasami na halce i raz
Proszę Pani, dobrze, że te napisy są po angielsku, bo się nic nie stukuje, zrozumie, co po polsku śpiewa. Więc to 2003 rok, więc mówi dobrze, bo nic nie zrozumieliśmy, co było śpiewane. Także, no rzeczywiście, a wtedy śpiewała Halkę, pamiętam, artystka, która zwyciężyła w tym konkursie mamuszkowskim. To jeszcze pani Maria Fontek, za życia pani Maria Fontek było. I to już się domyślam. No to dobrze, że mnie nie przyjęli. Ta artystka ze mną miała dwa przedstawienia, Butterfly, pierwsze i ostatnie. No ale nawet jeżeli tekstu nie słychać, zawsze zostaje piękna muzyka, zawsze zostaje dźwięk, zawsze zostaje rytm, miejmy nadzieję, zawsze zostaje kolorystyka. No i jednak nie zabija to całkiem utworu, miejmy nadzieję. Najlepiej by było, jakby było wszystko doskonale. No i miejmy nadzieję, że 27 będzie wszystko. Wiemy już, że reżyseria jest. Janusz jest, orkiestra będzie, oby publiczność również dopisała. No i cóż, powodzenia 27. No nie i na kolejnych spektaklach. Też nie dziękuję, żeby również. Nie zapeszyć. To jest niestety ostatnie spotkanie z tego cyklu w tym sezonie. Ale przed nami właśnie zmagania konkursowe, więc na pewno będzie czego posłuchać. Również planujemy w Ruchu Muzycznym różne okołowokalne tematy, więc zapraszam do śledzenia, czy numerów ostatnich, czy numerów kolejnych, które właśnie na sztuce wokalnej również będą skupione. Może zdradzę troszeczkę właśnie z tego, co planujemy, więc proszę też śledzić. No i cóż, i słuchajmy muzyki, i odczytujmy na nowo utwory. Cieszmy się tym wszyscy. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo. Tadeusz Kozłowski, Tomasz Rak. Dziękuję.